Nastula, jesteśmy w Nastula Club. Tak jak patrzymy w tle za tobą, to nie dość, że napis oczywisty, który świadczy o tym, gdzie jesteśmy, to jeszcze tłumek taki delikatny się zebrał. Wydawać by się mogło, że po Nowym Roku, po Sylwestrze, po świętach ciężko będzie kogoś tutaj zmusić do przyjścia, a tymczasem trzeba przyznać, frekwencja dopisuje. Nie no, nowe postanowienia są, także tu widać, frekwencja się zwiększyła. No fajnie, środa, dzień sparingów, także fajnie, że jest sporo ludzi, że zawodnicy mają z kim potrenować. Rozrastamy się, tak? Razem z Mirkiem tutaj już od jakiegoś czasu współpracujemy. No jak widać, ta współpraca fajnie się układa. Teraz kolejny jakby gdzieś tam element tej współpracy to gala, która będzie w Łomiankach 4 marca. To nie będzie gala Nastula Cup na zasadach Pride. No, tak, może też się będziemy spodziewać, jeszcze podpytam o to. Natomiast w Łomiankach właśnie ta gala, ale to będzie normalna taka gala, tak to nazwijmy, PLMMA. Tak, normalna gala, czy normalna. No, gala. Na innych zasadach niż Pride. Na innych zasadach niż Pride, natomiast gala MMA, więc od razu wszystkich zapraszamy 4 marca. Robimy ją wspólnie z ja z Mirkiem, także no, wydaje się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. No właśnie, bo rozumiem, że jeśli chodzi o to pójście w dobry kierunku, to jakiś ewentualnie możemy też jeszcze niespodzianek się spodziewać, jeśli chodzi o wasze jakieś plany, ale to chyba za wcześnie o tym mówić. Tak, tak. Poczekajmy jeszcze chwilę. Mamy kilka fajnych pomysłów, mamy fajnych zawodników. Dopinamy tutaj współpracę z... dopinamy. Nie będę zdradzał więcej. Natomiast no... Wszystko fajnie się układa w tym nowym roku, oby tak dalej, także no, myślę, że fani MMA będą zadowoleni. PLMMA robiona przez was we współpracy, natomiast wrócę tego na Nastula Cup. Będzie w tym roku na Nastula Cup, myślisz o tym? Myślę, tak. Myślę i może będzie w drugiej połowie, bo ta pierwsza połowa dosyć jest ciasna, tak? Natomiast troszeczkę w innej konwencji to będzie, no ale też nie chciałbym zdradzać się wszystkiego. To się tylko cię podpytam, tak, bo w jakiś tam sposób gdzieś, no jest to jakieś wydarzenie, obiektywnie na naszym rynku gala na Stadionie Narodowym. Powiedz, tak patrząc po to, tutaj temu zaproponowano walkę, tam się mówi, że ten dostał ofertę, może Paweł Nastula też dostał propozycję za walkę na Stadionie Narodowym. Nie, ja nie dostałem i nawet jakbym dostał, to bym podziękował, ponieważ ja już zakończyłem swoją przygodę z MMA. Teraz zajmuję się czymś innym, leczę kontuzje, także nie. Fajna gala może być, ja życzę powodzenia, żeby ten cały stadion był zapełniony. Jest to duże wyzwanie. Będę kibicował, żeby wszystko wypadło jak najlepiej. No i co? No i zobaczymy, kto już tak na samym końcu, bo na razie rzeczywiście jest dużo, dużo różnych propozycji. No wszystkich raczej się nie da, bo to chyba by było 20 walk, tak? Także myślę, że na razie jest to sondowanie i badanie fanów, tak? Kogo by chcieli, a kogo nie. No i cóż, no i zobaczymy, kto docelowo będzie walczył na tej gali. Ta gala, no nie wiem, czy będzie jedyną galą akurat organizacji KSW, natomiast my teraz mówimy o waszej gali 4 marca. Mówimy, że gdzieś tam jakiś Nastula Cup też jest gdzieś w tyle głowy. Jakie ewentualnie plany, ile chcecie tych gal w tym roku zrobić? Czy będziecie dalej jakby ściślej współpracować, będziesz przy galach, nie tylko przy klubie? No nie, no. To oczywiście w Rysławie Okińskim. Będę oczywiście pracował mocno też przy swoich klubach, bo jest co robić i oczywiście też wspólnie z Mirkiem będziemy pracować przy galach. Ile tych gal? No zobaczymy. No, mamy tam taką swoją myśl, ile byśmy chcieli, natomiast to też będzie zależało od ewentualnego naszego partnera, który miejmy nadzieję, niedługo zostanie ogłoszony. Dobra, to czekamy na to. To jeszcze tylko zapytam cię o jedną rzecz na koniec, Paweł, bo o tej sprawie też ostatnio troszeczkę mówiono. No mi chodzi o Michała Materlę. Złożyłeś poręczenie za niego. To poręczenie jakby no nie przyniosło efektu w postaci zwolnienia go z aresztu, ale jakbyś troszkę mógł kulisów zdradzić, czy to był taki odruch, czy ty jakoś tam z kimś rozmawiałeś na ten temat? Jak doszło do tego, że zaangażowałeś się w ogóle w tą sprawę?
brat mi poprosił i spytał się, czy jest taka możliwość. Oczywiście powiedziałem, że nie ma problemu, że jeżeli mogę w czymś pomóc i rzeczywiście mój głos może coś wnieść do tej sprawy i do tego, żeby coś tutaj zmienić, no to nie zastanawiałem się. Ale troszeczkę jakiś ogląd sprawy miałeś? Jak to było? Mniej więcej tak. Oczywiście szczegółów nie znałem, natomiast no nie chciałbym się wdawać tutaj w szczegóły, jak to wyglądało, natomiast stwierdziłem, że warto pomóc i żeby nie przekreślać tutaj kariery kolegi, bo wiadomo, w tej chwili kilka miesięcy w areszcie, tak, to wiadomo, że nie ma treningu, nie można trenować, nie wiadomo jak długo, tak, to będzie trwało, więc szkoda. Miejmy nadzieję, że to w najbliższym czasie się wyjaśni i no i cóż, i wszystko będzie dobrze. To powiedz tylko już na koniec, jeśli chodzi o tę sprawę, jeszcze będziesz w jakiś sposób się w nią angażował, czy na razie ta sprawa jest jakby już tutaj ze swojej strony zamknięta? Nie no, jeżeli będzie potrzeba jeszcze no, jakoś się włączyć, to jak najbardziej. No, to jestem z Norbertem w kontakcie, z bratem i jeżeli będę mógł, to już jestem otwarty. To już naprawdę kończę. Marcin Naruszka, to jego najbliższa walka, zaraz będzie walczył na gali. Fen, tak się złożyło, że miał walczyć wasz zawodnik, Matchorowicz, będzie walczył Marcin Naruszka. Szybki typ Pawła Nastuli na tą walkę najbliższą reprezentanta Nastula, Noknińskie Team. No jak, no Marcin wygra. Marcin jest w formie, cały czas trenuje. I tutaj ja nie widzę innego wyniku. Oczywiście to jest MMA, także to wszystko się może zdarzyć. Natomiast raczej tu nie spodziewam się innego wyniku niż wygrana Marcina. To czekamy na rozwój wypadków nie tylko jeśli chodzi o tą walkę, ale również o te ewentualnie wasze plany związane z rozwojem PLMMA, z rozwojem Nastula, Noknińskie Team. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.